Pierwsze pytanie do Ciebie, Łukaszu. Wiemy, że jesteś opiekunem. Jak patrzysz na tą zabawę, którą przygotowaliśmy z perspektywy właśnie opiekuna? Jak Twoi podopieczni się bawią? Jak się na to zapatrujesz ogólnie? Chcę powiedzieć, że bardzo fajna inicjatywa, rewelacyjna. Uczestnicy świetnie się w tym odnajdują. Tym bardziej, że są tematy, które bardzo ich interesują, czyli sport, ruch, oprócz tego plastyczne zajęcia, które uwielbiają. I również kulinarne. Aha. Właśnie mieliśmy się pytać, jak uczestnicy ogólnie spędzają czas na co dzień wolny, bo powiemy tak, że szczerze ciężko nam było przygotować coś i trafić fajnie z tym, ale z tego co widzę, wszyscy się bawią dobrze. Nie, bawią się świetnie, ponieważ na co dzień na warsztacie dużo rzeczy z tego właśnie robimy, także tutaj trafiliście bardzo dobrze. Powiem tak, osoby niepełnosprawne bardzo fajnie odnajdują się w każdej jednej sytuacji, jeżeli mają możliwość, mają coś przygotowane, angażują się maksymalnie, są bardzo szczerzy w tym wszystkim i również w domu dużo rzeczy wykorzystują z tego, co poznają gdzieś na warsztacie czy na takich właśnie spotkaniach jak tutaj. Dobrze, to my już nie będziemy przeszkadzać, bawmy się. Dziękuję jeszcze bardzo. Raz. Dzięki.